Dzień dobry Państwu. Poseł Ryszard Galla jest dziś gościem Rozmowy przy oknie. Witam Panie Pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. Dodam, że Pan Poseł pracuje w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i to od wielu kadencji. Panie Pośle, czy mógłby Pan, ale szczerze odpowiedzieć, jaki jest stan finansów publicznych? Pytam o to Pana dlatego, że przeciętny zjadacz chleba, gdy słucha, czyta, to może rzeczywiście dostać zamętu strasznego. Ja przytoczę kilka opinii. W listopadzie ubiegłego roku dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, jesteśmy w dramatycznej sytuacji w zakresie finansów publicznych. Jak się wyraził, cytuję, mamy pożar w burdelu. Ale w maju tego roku, a więc kilka dni temu, wicepremier Sasin na wiecu wyborczym w Kamienicy Polskiej powiedział, nasz budżet polski jest w tej chwili ponad dwa razy większy niż był w 2015 roku, kiedy przejęliśmy władzę w Polsce. Oczywiście już nie będę wchodził w szczegóły, że inne były pieniądze w 2015 roku, a inna wartość dzisiaj. No i żeby pana już kompletnie doprowadzić do szału, to powiem, że Forum Obywatelskiego Rozwoju, cytuję, rząd jesienią ubiegłego roku przesłał do Sejmu niepełny, fikcyjny, nieprawdziwy budżet państwa. Fikcja budżetowa do kwadratu. No więc pytam, czy jest się czego bać? Znaczy, na pewno nie powinniśmy tutaj uważać, że jest wszystko w porządku, bo rzeczywiście od kilku lat mamy problemy z budżetem. Co prawda pan premier Sasin powiedział prawdę. Jeśli chodzi o budżet państwa na 2023 rok, to on po tej stronie dochodowej jest gdzieś tam w granicach 600 miliardów. Natomiast wydatki są planowane na ponad 670 chyba z groszem miliardów, więc deficyt budżetu na 2023 rok wynosi w granicach 67 miliardów. Oczywiście to są zapisy, powiedziałbym, oficjalne. Ale natomiast, jakim zdaniem by pan określił? Natomiast rzeczywiście, jaka jest sytuacja, to powiedziałbym, trudno powiedzieć. Bo jeśli dzisiaj według zasad liczenia długu publicznego w warunkach Unii Europejskiej, GUS wskazuje, że ten dług wynosi 1 600 000 000 000 złotych, czyli ponad 1,5 biliona dzisiaj wynosi dług. A w 2016 on wynosił w granicach biliona, to proszę zobaczyć, jak postępuje to zadłużenie, prawda? Oczywiście możemy powiedzieć, że to wojna, że to pandemia, kryzys energetyczny. Oczywiście, ale po to jest rząd, po to jest Narodowy Bank Polski, żeby też czuwał nad naszym bezpieczeństwem. No właśnie, skoro pan wspomniał o Narodowym Banku Polskim, jak odbywają się takie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych? Tam pojawia się prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, opowiada o tym, że coś wznosi się do góry, potem spada. Jak wy reagujecie? Muszę powiedzieć, że obligatoryjnie raz w roku przedstawiciel, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego składa informacje komisji. Natomiast jak dobrze pamiętam, to od kilku dobrych lat osobiście pan prezes Glapiński nie bywa na naszej komisji. Jest bo mielibyście okazję zadać pytania. Wiceprezesów, więc pytania także są zadawane. Tylko jak pamiętam ostatnią taką informację, którą nam przedstawiano, to ona była oderwana od rzeczywistości, bo jeśli podawano wskaźniki, które już dawno nie obowiązują, to panie redaktorze, o czym rozmawiamy? Mówimy o fikcji. Panie pośle, pytam pana o ten budżet dlatego, że jeżeli idąc tokiem rozumowania doktora Grabowskiego, że mamy pożar w burdelu, to tak się zastanawiam, dlaczego ta opozycja tak jakoś niemrawo do tych wyborów jesiennych się przygotowuje. No bo jeżeli jest pożar, to jeśli wygra opozycja, to będzie miała potem problem, jak ugasić ten pożar. Wie pan, o co mi chodzi? Tak, na pewno szczególnie przedstawiciele tych dużych klubów, którzy zasiadają w tej chwili po stronie opozycyjnej w Sejmie, zdają sobie sprawę z tego, jaka może być sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenie państwa. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie uczciwie, nie wiem, czy nawet pani minister finansów może to dokładnie w tej chwili zdiagnozować, ponieważ jakby nie było, to my mamy takie, nazwałbym to rozpasanie, jeśli chodzi o finanse publiczne. W wielu ośrodkach dzisiaj wydatkujemy środki i tak naprawdę
my jako Komisja Finansów Publicznych nie do końca możemy to wszystko sobie zbilansować w jednym miejscu. Nawet te pieniądze budżetowe gdzieś się rozchodzą? Budżetowe, no tak, jeśli pan minister Bo Czarny, poza budżetowe, tam, to ja wiem, to już Europejska Komisja wchodzi w to. Panie redaktorze, mówimy w tej chwili o budżetowych, które trafiają do różnego rodzaju fundacji, na różnego rodzaju, prawda, Bank Gospodarstwa Krajowego jest tego przykładem, gdzie rzeczywiście to jest bank taki rządowy, który dysponuje środkami, a my widzimy, że na przykład są zaciągane zobowiązania przez ten bank, ale pokrywane są po prostu przez wypuszczanie obligacji. Czyli tak naprawdę to jest jeden z elementów zadłużania i dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jak wielka to jest wartość. Myślę, że jeśli by nastąpiła zmiana władzy, to na pewno wtedy trzeba bardzo rzetelnie podejść do tego, żeby zbilansować, jaki jest stan państwa, jakie jest zadłużenie. I wtedy dopiero zacząć pracować nad tym, jakie podejmować działania, aby właśnie tą sytuację naprawiać. Kolejna sprawa. Musimy powoli przyzwyczajać się od odejścia od obrotu gotówkowego. Są takie plany, żeby 1 stycznia przyszłego roku zrezygnować już z gotówki i płacić tylko kartą albo przelewem. Oczywiście bułkę i mleko kupimy operując banknotami, ale już grubszy wydatek powyżej 20 tysięcy złotych trzeba będzie płacić przelewem. Ja wiem, że to jest taki trend chyba światowy, że odchodzi się od gotówki, ale w naszym przypadku, jak się panu podoba ten pomysł? Znaczy, powiem tak, obserwuję tą sytuację, bo wiemy, że przy okazji przygotowania Polskiego Ładu zostały wniesione takie zapisy, które regulują, jak powinno wyglądać rozliczanie pomiędzy podmiotami gospodarczymi, pomiędzy podmiotem gospodarczym a obywatelem, czy też między nami, nazwijmy to w ten sposób. I jest sytuacja taka, że jest pewna próba ograniczania płatności gotówkowej. Dlaczego? To w jakimś stopniu ma swoje znaczenie, no bo myślę, że tutaj jest próba jakby unikania szarej strefy, szczególnie w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. A to nie ma sposobu, żeby tą szarą strefę likwidować, tylko walić mnie po kieszeni, żebym ja musiał... Ma pan rację, dlatego też jak pan zauważył, od 1 stycznia 2024, gdzie już była prolongata, bo przecież te zapisy miały wejść już z dniem 1 stycznia 2023. Nie weszły i dzisiaj mogę powiedzieć, że jest pewna inicjatywa ze strony posłów, aby jednak te zapisy usunąć z tej ustawy. Taka propozycja została zgłoszona między innymi przez przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, łącznie z jednym z ministrów Ministerstwa Sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że po prostu te zapisy, takie twarde zapisy zostaną wycofane, co wcale nie znaczy, że ta tendencja, o której pan redaktor raczył wspomnieć, jednak odchodzenia od płatności gotówkowej będzie szła w kierunku właśnie płatności kartą czy jakimkolwiek innym sposobem. Zwłaszcza, panie pośle, że w tej sytuacji, kiedy będziemy ograniczani w tym obrocie bezgotówkowym, banki to wykorzystują, bo każdy bank za najdrobniejszą operację już podwyższa pieniądze. Dokładnie. Trzeba uiszczać opłaty za nie wiem, korzystanie z karty czy też płatność z kartą. Znaczy, ja myślę, że tutaj my tej tendencji nie unikniemy, że jednak będziemy odchodzili od płatności, szczególnie w dużych transakcjach i tak dalej. Natomiast też nie jesteśmy w stanie wprowadzić całkowitego zakazu, czy też wycofania w ogóle monet. Bo to różnie jeszcze działa u nas, prawda? Dokładnie, ale wie pan, też już od wielu lat przecież mamy kasy fiskalne w sklepach. No tak, jeśli idzie o przedsiębiorców, to ja rozumiem. Gospodarczych, na stacjach benzynowych, więc tutaj te płatności już się odbywają, ale często bywa tak, że jak pan redaktor mówił, trzeba u sąsiada, gospodyni kupić parę jajek, prawda, i za te jajka zapłacić. No więc wydaje mi się, że rzeczywiście ta możliwość płatności pozostanie jednak w dalszym ciągu. I na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Panie pośle, ponieważ reprezentuje pan mniejszość niemiecką i doskonale pan wie, co w trawie piszczy za zachodnią granicą, czy Polsce grozi utrata suwerenności ze strony Niemiec? Ostatnio pojawiły się takie opinie nowej partii, która powstała, Suwerenna Polska. Jestem zdziwiony, inaczej, może nie jestem zdziwionym, że pojawiają się takie głosy ze strony
suwerennej Polski, solidarnej Polski. No, suwerenna tak to zwał, podobno tak się to zwał, prawda? Natomiast ja chciałbym tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie mamy się czego bać. Spokojnie, odwrotnie, korzystajmy z tego dobrodziejstwa, że mamy takiego sąsiada, jakim są Niemcy, przy takiej gospodarce, bo to tylko może nam pomóc dobrze funkcjonować. Chociaż wie pan, no, lider Scholz, marzenie takie, pojawiło się też takie informacje, że chciałby z Unii Europejskiej stworzyć takie super państwo, no i żeby Niemcy były tą siłą przewodnią. No ale to wtedy i Francja by straciła suwerenność. Wie pan, ja raczej chciałbym, żeby w tej Unii Europejskiej Polska, rząd polski usiadł wreszcie na właściwym miejscu. To miejsce było przed laty wypracowane. Ja się z tego cieszyłem, że byliśmy poważnym partnerem w wszelakich rozmowach co do przyszłości funkcjonowania Unii Europejskiej, czy też ważnych spraw dla Europy podejmowanych przy tym samym stole jak Niemcy i Francja. Dzisiaj szukam tego pierwszego, prawda, stolika i nie bardzo tam widzę Polskę. I dlatego też ubolewam, że tak to się odbywa, że my nie potrafimy skorzystać z tej możliwości, którą nam daje Unia Europejska i bliskie sąsiedztwo właśnie Niemiec. Poseł Ryszard Galla był gościem rozmowy przy oknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu.